Zgadnijcie, z kogo będziemy się dzisiaj śmiać. Naprawdę. Zgadnijcie. Zacznijmy od kuchni. Dosłownie. To jest kiełbaska, to jest kiełbaskowa zapiekanka, nie? To, jakby się to nazwali po angielsku? Sausage pie? Nie, kurwa. Toad in the hole. Or sausage toad. To są jebane lody z kremem i owocami. To dosłownie tłumaczy się jako gloria spodni, kurwa. Cucumber and rum necker. To jest ciasto. Książę deser ma żonę, kurwa. Co? Jest cała kategoria na brytyjskie pudding. Black pudding. Bread pudding. Cluty. A cluty dumpling is a traditional Scotch dumpling make it with flour, breadcrumbs, dried fruit, sweet, sugar, and spice, with milk, kukaliki. Waliński brzmi jak każdy pierwszy fantazy język wymyślony przez każdego. Zobaczcie na to. Ja tego nawet nie mogę przeczytać. Barabit! Tim Tam, kurwa, Tim Tam. A nie, dobra, to zrobili Australijczycy. Chociaż w sumie Australia to jest taki, nie wiem... Australia to jest taka, nie wiem, otchłań z Bionicli, ale dla Brytyjczyków, którzy potem wyewoluowali w Australijczyków i zamiast Hello there, my wee bloke! How you popping today? To masz Oi, mate! How are you? Bogan bobbin, people bubble today, matey! A man performing a Tim Tam slam! Pamiętacie ten pierdolnięty odcinek Wielkich Tytanów? Nie, Młodych Tytanów, jakich Wielkich Tytanów, nie? Gdzie był ten koleś, co zmieniał wszystko w brytyjskie i się wydarł. Nie będziecie mieli już ciastek, tylko biskuity! To nie ma ciasteczek, są tylko biskuity! Powtarzajcie to za mną. Biskuity! Doskonale. Harry Hands! Gdzie oni są? Co to są za króle? Ja nigdy o nich nie słyszałem. O, już się zaczynają! Już się zaczynają! Nie! Zaczyna się! Nie! Nie! Kurwa mać! Czemu istnieje Henryk VII, skoro mamy Henryka VIII? Tumbletown Dick! O nie! Królowa Elżbieta! Kurwa! Zróbcie sobie taką grę! Kliknięcia do Henryka! Taka gra na czas! Musisz klikać na... Dajesz sobie losowy artykuł związany dowolnie w jakikolwiek sposób z wyspami brytyjskimi i musisz w jak najmniej kliknięć, dotrzeć do ósmego. Henry! 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 W ogóle jak patrzę na ten herb, to przypomina mi się jedno. Jeden polski rycerz, który miał taką śmieszną nazwę, że jak ją zobaczyłem po raz pierwszy, to myślałem, że jebnę, zobaczcie. Mikołaj Kiełbasa. Mikołaj Kiełbasa z Tymieńca, herbu Nałęcz, podczaszy poznański, czyli nadworny fider, kasztelan bydgoski, starosta kościański, który umarł, nie wiemy czemu, niepokoi mnie to, jak dużo wiemy o tym człowieku, a nie ma ani jego zdjęcia, ani jego herbu, po prostu to jest trochę niepokojące, że istniał ktoś taki jak Mikołaj Kiełbasa i wiemy o nim tyle, i wiemy, że był królewskim fiderem, to był błąd, to był kurwa błąd, co to jest, co to jest? Dosłownie pierwsza rzecz, jaką zobaczę. Jan Chmiel! Kurwa mać! Mikołaj Cebulka! Mikołaj Cebulka z Czechowa, herbu Cielepała. Członek Rady Gospodarskiej Wielkiego Księcia Litewskiego. Jan Chmiel się reinkarnuje jak doktor z Doktor Who, patrzcie. Czemu po brytyjsku wszystko brzmi po prostu śmieszniej? Po brytyjsku wszystko jest śmieszniejsze. Ice Lolly! A toad show blonny, a hippo magic, and a world of laughter. Fledwór Flam. Taffy. My refer to Taffy. Taffy! To jest kurwa określenie na Walijczyka. Taffy was a Welshman. Taffy was a thief. Taffy came to my house. Taffy came to my house. To jest najbardziej brytyjska rzecz, jaką można powiedzieć. Taffy came to my house. No. Taffy was born. To brzmi jak jakaś groźba. Taffy was born. Idziesz sobie taką ulicą ciemną w Wielkiej Brytanii, nie? Idziesz sobie taką ciemną ulicą, zamgloną, taka typowa brytyjska noc. Jest taki deszcz, jest taka mgła, dookoła są te takie domy, takie typowe brytyjskie mroczne domy, nie? I nagle podłazi do ciebie jakiś Irlandczyk, taka broda wielka, zakapturzony, łapie cię za rękę i...
Taffy was born. Krauts! Krauts! Ja wam dam, wy kurwy! Jak poznać, że jakieś wyzwisko wymyślili Brytyjczycy? Brzmi jak nazwa jakiejś postaci z bajki dla dzieci. Yum yum! Right? Brytyjczycy są Nie, tylko nie Cockney. Tylko nie Cockney. Boże święty, tylko nie Cockney. Tylko nie Cockney! Harry Potter! Raz na razem jakiś film, jakiś Brytyjczyk z włosami, kurwa, kopie książkę Harry Potter, to chyba był jakiś kijący i tak Harry Potter! Harry Potter! Merry England! Bo nawet Anglia nie może być happy, tylko musi być merry! Merry older Englander! Sunday roast! Geordie! Ja bym się bał chodzić po brytyjskiej wiosce, tak wam szczerze powiem, nie? Idę po brytyjskiej wiosce, nie? Tak idę i nagle niebo się robi całe czerwone, nie? Wszystko się robi takie czarne, taki, nie wiem, śnieg jak w Slendermanie, nie? I w tle leci jakieś takie jakieś brytyjskie marsze, nie? I nagle mrugasz i przed tobą staje jakiś, nie wiem, Vernon O'Gill i tak Hello there, me biffy boy! To jest przeklęte zdjęcie. Właśnie zostaliście wszyscy przeklęci. Dzisiaj w waszym pokoju w nocy zmaterializuje się Taffy. Taffy was born! Wiecie, co jest najśmieszniejsze? To jest najśmieszniejsze, że ja się śmieję z brytyjskiego, angielskiego i ogólnie z Brytanii, nie? A najlepsze jest to, że Brytania była tym takim OG państwem, które mówiło po angielsku i tak dalej. I to Ameryka jest taka, nie wiem, dziwna, jak się porówna to z Brytanią, jeżeli się nie wiem, ale Brytania po prostu jest śmieszna, no. British Catty. To jest najbardziej brytyjski kotek, jak go w życiu widziałem. Oh, bloke, those be my two kiss. Bibble, giggle and oh, bibble. O, tracle. Szukam brytyjskich zwierząt i znalazłem tracle. Cut no ear. Tracle i nagle samoloty. Patrzcie. Tracle i kurwa helikopter. Ten tracle to Taffy. Taffy was born. Czemu tracle, jak otwierają ryje, są takie śmieszne? Patrzcie. Tracle. Ja jeszcze puma, ja pierdolę. Okej, ja wpisuję kompletnie losowe słowa plus jakieś elementy brytyjskiej popkultury i patrzę, co wychodzi. I wyszło mi to. Wallace and Gromit fucking footsing. Co to jest? Pierogi z pig's knuckles and sauerkraut. Plum, plum. Dobra, to było tyle, zanim trafię do piekła. Do zobaczenia w tym odcinku, cześć.